Siemano, siemano. Mam dla Was niespodziankę do zgarnięcia. Waga o Dawida o wartości około 500 zł. Tylko że nowa, ta jest moja. Bardzo dobrze sprawdzona przez 2 sezony. Co należy zrobić? Szybka akcja. Zostawiacie subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawiacie komentarz, który zawiera słowo ultimate. Wyniki są za tydzień w niedzielę, 3 września na moim Instagramie. Tutaj macie odnośnik. Pozdro! Siemano, siemano. Siema. Karolka i jest taki pełnowózki wojownik. Ja mogę sobie przełożyć. No. Kurde, dziwnie to ja mam. O, nie ma. Się nie zmieścił, pier... Ochlapałbym cię. No szkoda, ochlapa... 10 tysięcy. Ochlapałeś już. Tak? No. Trzymajcie się, warto tu przyjeżdżać. Siemano, siemano. Siema. Przystanek śniadaniowy, kawka z maczka, śniadanko. Jesteśmy przed Czechami, są już przed samą granicą. Dosłownie, 2 km przed granicą. 500 za nami, zostało 800. A lecimy gdzie? Na Bośnię, lecimy Bośnie. Na bośniackie karpiszony, kurde kabady, także trzymajcie kciuki. Siemano, siemano. Siemanka. Witamy na Pelagiczewie. Pierwszy nasz wyjazd wspólny za granicę. Trochę daleko, bo 1400 km, ale trzeba było. No zobaczymy, co będzie się tutaj działo. Pierwszy luk na stanowiska, na łowisko. Fajne, zadbane. Naprawdę spoko jest, nie? Tak, no na łowisku jest naprawdę full opcja. Mamy dostęp do Wi-Fi na każdym stanowisku. Jest lodówka, prysznice, toje. No, prąd oczywiście, no wszystko jest, tak, nie? Skuszone, zadbane. Tak. Przy każdych stanowiskach jest i kosz na śmieci, więc naprawdę jako łowisko takie organizacyjne jest... No, sztos. Stosik, no, sztos. Jest na fajnym Później poziom. Na pewno pokażemy Wam więcej, trochę pokażę, trochę opowiem o tym wszystkim, jak to wygląda i tak dalej. Teraz zabieramy się za wypakowywanie, zabieramy się za sądowanie i szukanie miejscówek. Mamy 2 stanowiska, łącznie dla nas dwóch, także tak. Będzie wody dobrze. Do obuwienia na tych 2 stanowiskach mamy naprawdę... Wody jest sporo, no. Mamy czego szukać na pewno. Idziemy szukać miejscówek. Do zobaczenia z rybą. O, już. Siemano. Siemka. Jesteśmy po 2 dobach. No i generalnie za dużo się nie działo. Mamy dosłownie 1 rybę na łowisku. Całym też nic się nie dzieje. Jest ogólnie złowionych... 6 ryb? Maksymalnie. Tak mi się wydaje, że z 6 ryb jest złowionych. Sandacz. No i sandacz i jest średnio. Ale kiedyś trzeba było zacząć ten film. Także no kombinujemy. No ludzie... Kurczę, no tyle ludzi jest i woda stoi, bo jest 39 wędek, to jednak nie ma powtarzalności, w sumie tylko na 29 złapali kilka ryb, chyba ze 3. Ze 3, tak. Tak, więc za 29 jest bardzo dobrym stanowiskiem, każdy kto tu był to o tym wie, ale to też nie ma takiego szału, nie? Nie, no dosłownie
że oni po dwie ryby dziennie złapali, tak? Dzisiaj dwie, wczoraj dwie. I nic tak naprawdę. Nocka stoi. W nocy ja miałem tylko ryby, tak? Może jest więcej niż 6 ryb w takim wypadku. Z 7? Może 7. No, z 7 ryb, no. Nie, ale jest średnio. Jest gorąco. W ogóle przyjechaliśmy to 2 czy 3 dni przed nami, powiedzieli, że już nie łapali, nie bo łapali. Ich odcięło, a była pogoda taka fajna, typu jakiś chłodek, jakiś wiaterek i tak dalej, i tak dalej. No i kurczę, myśleliśmy, że właśnie na te załamanie pogody, te gorsze coś wejdzie, a jednak się okazało, że bo przyjechaliśmy, to też było, niekoniecznie było ciepło, tak bardzo. To też to nic nie dało, więc ciężko powiedzieć, jak to jest na Bośnie, nie? Bo wiadomo, można mówić, jak to jest w Polsce, a nie wiadomo, jak to jest za granicą, nie? Też jesteśmy pierwszy raz na tym łowisku, więc... Mamy teraz, jakby pogoda się będzie stabilizowała, tak? Do czwartku będzie 31 stopni. To się stabilizuje i będzie patelnia, no. No ale w sumie jak ale na Bośnie. Może tutaj na Bośnie akurat to trzeba, tak? No, szukamy jakichś rozwiązań, ale tak naprawdę nie zmieniamy jakoś drastycznie tych zestawów, tego wszystkiego, bo... No bo kurczę... No nic się nie dzieje, żeby to się działo. No żeby nie. Na przykład jakieś stanowisko tak łapało bardzo dużo, inni też łapali, a my byśmy nie łapali, okej, można wtedy, ale ta ryba po prostu nie pobiera. Moim zdaniem ona nie pobiera, nie żeruje. Pytanie czemu i pytanie kiedy zacznie. No bo ta twoja ryba też nie była jakimś tutaj, że tak powiem, wyznacznikiem tego, że ta ryba wjechała, bo nie wjechała, no. Bo ja obok też miałem zestawy. Zgadza się. I to też była jedna i nie powtórzyło się. Jakaś przypadkowa, tak. I później też jakby... Gdzie to też jest słynie te... jezioro z amurów, także tu biorą na potęgę i tych amurów było złowione dwa? Trzy były amury. 13, 13 i 17. Tak. No i tak. To wszystko, tak, na tyle wędek, tak? No ale zobaczymy. Zmieniliśmy dzisiaj trochę jedne zestawy, później o nich opowiemy najwyżej, jeżeli coś wejdzie, jeżeli to coś przyniesie, bo na jednej wędce sobie pozmienialiśmy, bo wymyśliliśmy jakiś sposób i zobaczymy, bo... Na razie to nie ma co kombinować za dużo, nie ma co tu donęcać, zmieniać szyponów i tak dalej, bo się nic nie dzieje. Nie? No, zestawy mamy położone w różnych głębokościach, na wypłyceniach, w dołkach. Czyli próbujemy, szukamy. Próbujemy. Latałem też dronem, nie, może znalazłem 2-3 ryby, także ta ryba też się nie wygrzewa, więc jeden spław właśnie. To dzisiaj to najważniejsze, że taki spław, Robert miał taki mega duży spław. No i tam przewieźliśmy od razu to jedną wędkę. Na ten spław. No, na ten spław, no bo to było jedyne, co można było tutaj zobaczyć, bo siedzimy, oglądamy, patrzymy na tą wodę, mimo tego, że jest gorąco, to obserwujemy, żeby coś tam się działo, ale zobaczymy. Może ta nocka coś przyniesie, coś zmieni, się odblokuje. Czekamy, żeby się woda odblokowała, o. Ja myślę, że wtorek, środa to już powinno tutaj odpalić, no. Musi ta ryba w końcu zacząć pobierać ten pokarm, tak? A jak od środy nie pobiera, to już ten tydzień, no to coś musi, no. No. Coś musi, choć przynajmniej te amury, tak, zacząć. Zobaczymy. Jak się to zmieni, to damy znać. Mam nadzieję, że to nagrałem. Się dzieje, dwie ryby w ciągu 5 minut, najpierw u mnie jest rola i on przy holu już dosłownie Mateusz podebrał i u niego gruba rola, no. Ryba zaparkowała gdzieś za trzcinami, więc akcja włożenia do wody. Chodź, no. Wiesz, tylko tu jest głęboko, nie? Kropla się nie podda. Nie masz pana. Ale ty, walczy pięknie. Jak to jest mały, to będę kurwa zdziwiony, ty. Jest trzcinki, tak? Przy tym drzewku. Nie, drzewko masz po lewej. A, tu lewa, ale po lewa. To drzewko, no. Mam nadzieję, że wszystko wyjąłem. Telefon wyrzuciłem, nie? Leży. No, leży, no. To w telefonu, ty. Fajnie pracuje, tylko chyba, że to są takie silne, wiesz, masz dyszkę i... A czy to może być pełno łuski, co nie?
po prostu. No witam wszystkich po trzeciej nocy, w końcu kontakt z rybą. Ranie u Roberta, podebraliśmy rybę i u mnie wielka rolka. I jest taki pełnowózki wojownik. W końcu jest ryba z Bośni, pierwsza. Także mega szczęśliwy, pięknie nabita ryba. No i co, pewnie coś zacznie się dziać. Także super, robimy zdjęcia, nagrywamy, wypuszczamy i przewozimy te zestawy. Zobaczymy. Ja jestem mega szczęśliwy, że jest pierwsza ryba, naprawdę. Bo w ogóle ryba nie współpracuje, nie żeruje. Także nawet takie pojedyncze bardzo cieszą. Nawet takie małe. Trzeci dzień, tak? Nie. Tak jest, trzeci dzień. Trzeci dzień. Mamy nadzieję, że ryby już w końcu ruszyły. Moja dzisiaj już druga. Mateusz dzisiaj też w końcu złowił pierwszą. Jeszcze nie to, nie, jeszcze nie po to, co przyjechaliśmy, ale są oznaki, że ryba już zaczyna pomału żerować. Wszystko z trzcinek. Wszystko z trzcinek. Piękna rybka. No, witamy po 6 dniach. Siemka. To jest grubo. Niestety woda stoi. Prawdopodobnie jest za mało tlenu. Trochę ta woda kwitnie, przekwita. No i karpie w ogóle nie biorą. Ogólnie cisza prawie na całej wodzie. Po 6 dniach, więc grubo, więc długo. A szczególnie tutaj, że tutaj jest dużo pięknych ryb i zawsze te wyjazdy są owocne w wielkie karpie. Tak tutaj, no niestety, pelagiczewo pokazuje swoje pazury. I prawie cała woda śpi. Mam jakieś tam pojedyncze ryby, albo po dwie, po trzy, ale też to są nastki. Aczkolwiek od ostatnich dni to już w ogóle się to uspokoiło. No 29, wiadome. 29 musi łapać, 29 pokazuje klasę. Ale tylko też łapie amury. Tak, amury. Tylko amury. Tylko amury. To jest 5 czy 6 pod rząd, także te karpie w ogóle nie biorą, w ogóle spławy jakie są. Nie wiem, tak. ciężka sytuacja. Z drona, co lataliśmy, to też wychodzą na powierzchnię, więc gdzieś tam wygrzewają się, tak? No. To na naszych stanowiskach, na których łowimy, tak? Ale pokarmu widocznie nie pobierają. No, próbowaliśmy wszystkiego, można powiedzieć. My próbowaliśmy wszystkiego, nie wiem jak inni, zaraz się dowiemy, bo właśnie idziemy na integrację. Więc tam sobie zjemy, coś wypijemy i porozkminiamy razem całą ekipą, co tu można jeszcze zrobić. Ale no kurde, wszystko mamy obstawione. Górki, dołki, popki, bałwanki. Na mule, w jakimś tam zaroślach. Tak, i sztywniaki, łomańce, i klasyczne. Nie ma co zmieniać, bo po prostu nic się nie dzieje, nie? Nie ma jakiejś efektywności, także idziemy się zresetować i będziemy walczyć do końca, bo nie wygra tylko ten, który się poddaje. Także my jeszcze się nie poddaliśmy. Dobrze powiedziałem? No, zobaczymy w filmie. To już zobaczymy. Tak, no moglibyśmy wrócić, bo niestety mamy jedną ekipę, która zwątpiła, pojechała. No szkoda, bo jest jakaś tam zawsze szansa, że pod koniec może coś się dziać. A wierzymy w jedną rzecz, jesteśmy do soboty, dzisiaj jest czwartek, a z piątku na sobotę ma być burza. No tutaj burza przy 36 stopniach, no byłaby zbawieniem, jakby popadało. Może no cudów, nie wiem, zobaczymy, ale my się nie poddajemy. Ostatni poranek właśnie może przyniesie nam rybę. W szczególności tego karpia 20+. Widzimy się zaraz na integracji. Ja ze swojej strony i ze strony Arka dziękuję Wam serdecznie za taką miłą atmosferę, bo tylko to nam zostało, żeby się dobrze bawić. Ale no to już nie od nas zależy ta ryba, ale jeżeli ja to przed chwilą na filmie to mówiłem, że jeżeli walczymy, to jest szansa, no niestety jedna ekipa pojechała, już oni na pewno nie złapią, ale może te załamanie pogody coś da, a żeby sobie nie pluć w brodę, nie? Także dziękuję. Zdrówko. Zdrówko. I jak tam, Robciu? Nie mam pojęcia, co to za ryba. Mam nadzieję, że bez pinki. Ale jedzie mocno, ale i tak do brzegu brało, więc no, może amur serio, nie? Jedzie grubo. Wiesz co, ze środka wody jeszcze jedzie, więc nie wątpię, że to amur, no. No, do dołu branie. Karp też myślę, że bierze do dołu. Mi się wydaje, że to pełno łuski, a są silne, jak zawsze. A ten jest silny.
idzie w bok mocno, co? Tak, no. Raz lewo, raz w prawo. Nie, no to chyba sum to nie jest, ty nawet tak nie mów. Wędka ile wywieziona? 10 minut? No, widzisz, ale zobacz, on też miał amura szybko. No, 10 minut może. No. No ważne, że coś siedzi. I na świeżym, no. Z miejscówki, gdzie już 3 ryby padły. Patrz, piknęło coś na czerwonej. A to możesz się plątać. Aha, no możesz tak, bo to jest środek tamty. No. Także patrz, pójdę, żeby... Plączę, ty. Ja mogę sobie przełożyć, no. A, ale to jest amur. Albo to jest amur, albo to jest sum, no bo to takie coś. No. Widzimy, że chodzi lewo-prawo na stopce, nie? No a gdzie ma iść? Na 2,5 metra? No zobacz, nie zdążyliśmy wywieźć, co? Po integracji. Roberta wędki wywiezione, moje jeszcze nietknięte. A tu jazda. Ale moim zdaniem to amur. On do dołu brał normalnie. Nie? To jest amur i to taki fajny. I Robciu będzie lany, ale w sumie nie trzeba, bo do wody najwyżej się wskoczy, no bo to bez sensu, kurde, lać przy takiej pogodzie. 30 stopni w cieniu. Chyba, że jakoś wodo 10 stopni. Tak, byłoby sens. Mrużona, nie? Tak. Dobra, to już do tego pójdę, co? No. Aha, tak. Kurwa, no dziwnie to jest, no. O, będzie nie. Się nie zmieścił, pier... Panowie i panie, mieliśmy integrację. Z Mateuszem wyjęliśmy wędki. Wywieźliśmy najpierw moje, dosłownie 10 minut minęło, pojawił się ten olbrzym, moje PB, 23 kilo, amur z bośniańskiej wody. Zaprezentuj go jeszcze, pokaż go, piękna ryba, są tutaj przepiękne ryby. O, są przepiękne. O, jest gigant. Dobra, wracamy o wolność. Hejka, Matejka. Bośnia spełnia marzenia. Pięknie. Warto przyjechać tyle kilometrów. Szczególnie z Podlasia. Pięknie. A, troszkę się na powietrze. Bośniacka przygoda. Tak, no. Przygoda jest fajna. Tak jest. Ochlapałbym cię. No szkoda, ochlapa... 10 tysięcy. Ochlapałeś już. Tak? No. Trzymajcie się. Warto tu przyjeżdżać. Korzystając z chwili, może opowiem wam trochę o łowisku, jak to tutaj wygląda, co możecie zastać, jak przyjedziecie. No to pierwszą rzeczą jest to, że właściciel Marko, bardzo przyjemny gość, bardzo miła osoba, bardzo pomocna na pewno. Stanowiska i tutaj całe jakby całe łowisko jest bardzo zadbane. Widać, że przykładają do tego uwagę. Na każdym stanowisku jest skoszone, jest dużo miejsca, żeby się rozbić i tak dalej. Jest kosz na śmieci. Jedna z najważniejszych rzeczy, jaka jest, to co widać za mną. Jest i lodówka, jest prąd, jest łazienka, jest prysznic. Także no, warunki są mega. Na każdym stanowisku jest te Wi-Fi. Wszystko jest dobrze przygotowane, także no kurczę, no można tutaj też zamówić regionalne ich dania. My jutro właśnie takie będziemy mieli. My też mamy tutaj opcję taką, że możemy zamawiać sobie jedzenie i właściciel łowiska, opiekun może nam przywieźć. Także no jest naprawdę pod względem warunków jest naprawdę sztos. Także o to nie musicie się bać, że jest słabo, bo jest naprawdę topka moim zdaniem, bo jeżeli każdy ma na stanowisku Wi-Fi, możemy sobie wziąć prysznic i możemy sobie mieć zimne piwko, zimne jedzenie, a jednak Bośnia to jest bardzo, bardzo duża temperatura, no to myślę, że mega sztos, nie? No jest trochę gorąco, ale jak to w Bośni, tak? No szukamy tego cienia. Na pewno wynagradza to, że jest ta lodówka, jest ogólnie dostępna cały czas, jest prąd, można ładować sobie łódki, sprzęty i tak dalej, także moim zdaniem 10 na 10.
Siemano. Siema. Jak widzicie, wyjeżdżamy z Pelagiczewa. Deszczyk kropi. Ostatniego dnia właśnie była burza. Taka lekka, trochę popadało. Także pogoda się zmienia. Jak zwykle na naszą niekorzyść. Jak my wyjeżdżać, to pogoda zaczyna robić się fajna, woda będzie się mieszała. Ale mamy znajomych na stanowisku 25, na tym, na którym ja siedziałem. Także będę miał info, czy ta zmiana pogody coś dała, czy nie dała. Po 7 dniach jesteśmy. Myślę, że jesteśmy zadowoleni mimo wszystko, mimo że nie złapaliśmy tych największych okazów, to Robert złapał 23 kg. Amura, tak. No brakowało tych karpi, tak? Zdecydowanie tych karpi powyżej przynajmniej 20 plus. Ale tak, co? Pewnie kiedyś wrócimy? No pewnie tak. No. Myślę, że przy zimniejszej porze teraz spróbujemy coś na jesień, bo na pewno te upały dają w kość. Ale czego się spodziewać? W czerwcu na Bośni w ciepłym kraju, nie? No nie oszukujmy się. Wiedzieliśmy, że będzie ponad 30. Była największa temperatura 36, także... No ale niestety, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i tak jak widzieliście, tak właśnie połowiliśmy. I tyle. Zapraszamy do kolejnego filmu. Pozdro. A miało być rodzinnie.